Przechodzimy do kolejnego pytania. Państwo posłowie Bogdan Rzońca, Piotr Uruski, przepraszam, pan Andrzej Matusiewicz, pan poseł Zbigniew Chmielowiec i pani poseł Anna Szmidrodziewicz, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, w sprawie funkcjonowania Izby Celnej w Przemyślu. Pytanie do ministra finansów. Odpowiada podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów pan minister Marian Banaś. Jako pierwsi zadają pytanie panowie posłowie Bogdan Rzońca i Andrzej Matusiewicz. Bardzo proszę. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Chciałem zapytać o strukturę służb celno-skarbowych po ewentualnej reformie, która jest wdrażana. Wiemy, że celnicy to bardzo poważna grupa zawodowa wprowadzająca do budżetu państwa 1/3 dochodów. Panie Ministrze, w tej chwili jest Izba Celna w Przemyślu, Urząd Celny w Rzeszowie, Krośnie i w Przemyślu i chciałem zapytać, czy przewiduje pan jakieś głębsze zmiany w tym zakresie, czy pozostanie ta struktura po wprowadzeniu Krajowej Administracji Skarbowej? Dziękuję bardzo. Resztę czasu, panie marszałku, prosiłbym o przeznaczenie do pana posła Matusiewicza. Dziękuję bardzo. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. Ja chciałem przedstawić argumenty, które przemawiają za tym, żeby ta Izba Celna była w Przemyślu. Do takich argumentów należy baza, kadra, tradycja i zasada zrównoważonego rozwoju. Jeżeli chodzi o bazę, ona jest od 90 lat. Już w 1926 roku był Urząd Celny w Przemyślu i po wojnie, jak Przemyśl stał się miastem przygranicznym od 1946 roku. Jest znakomita, wysoko wykwalifikowana kadra celników. W sumie jest zatrudnionych ponad 1500 osób. I również większość instytucji wojewódzkich jest w mieście Rzeszowie. A w naszym programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości jest między innymi pomoc tym miastom, kiedyś wojewódzkim, które uległy w ostatnim okresie czasu degradacji. W związku z tą zasadą zrównoważonego rozwoju uważamy jako posłowie z tego okręgu krośnieńsko-przemyskiego, aby siedziba Izby Skarbowej była w Przemyślu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę o udzielenie odpowiedzi pana ministra. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Odpowiadając na postawione pytania, chciałem powiedzieć, że zgodnie z projektami ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy wprowadzającej w ramach Krajowej Administracji Skarbowej będą funkcjonowały następujące jednostki organizacyjne. Komórki organizacyjne Ministerstwa Finansów obsługujące szefa KAS, Krajowa Informacja Skarbowa, Izby Administracji Skarbowej, Urzędy Skarbowe, Urzędy Celno-Skarbowe, Krajowa Szkoła Skarbowości oraz Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej. Zmieniona struktura składać się będzie z jednolitych zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym jednostek administracji skarbowej. Projektowana ustawa, przepisy wprowadzające ustawę o KAS zawiera regulacje stanowiące, że izby celne zostaną połączone z izbami administracji skarbowej, natomiast urzędy celne zostaną zniesione. Projekt ten przewiduje jednocześnie utworzenie urzędów celno-skarbowych. Odnosząc się do przedstawionej sugestii dotyczącej likwidacji Izby Celnej w Przemyślu, pragnę wyjaśnić, że z przywołanych uregulowań wynika, że jednostki organizacyjne służby celnej będą objęte konsolidacją. Jednocześnie informuję, że prace koncepcyjne nad kształtem struktury terenowej Krajowej Administracji Skarbowej nadal trwają. Struktura organizacyjna tworzonej Krajowej Administracji Skarbowej jest ściśle powiązana z zadaniami, które ustawowo zostaną przypisane do poszczególnych jednostek organizacyjnych KAS. W związku z powyższym na obecnym etapie prac nie jest możliwe udzielenie jednoznacznej odpowiedzi dotyczącej przyszłej siedziby Izby Administracji Skarbowej w województwie podkarpackim. W trakcie prowadzonych analiz brane są pod uwagę zarówno zagadnienia dotyczące posiadanego majątku, infrastruktury i komunikacji, jak również kwalifikacje kadry zatrudnionej w izbach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej oraz izbach celnych. W związku z tym, że przy tworzeniu struktury organizacyjnej urzędu uwzględniane będą poza zadaniami aspekty ekonomiczne, organizacyjne, społeczne
zapewniam, że argumentacja nawiązująca do istotnej roli Przemyśla w regionie zostanie rozważona w toku procesu decyzyjnego i te decyzje zostaną podjęte bezpośrednio po zakończeniu procesu legislacyjnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę o zadanie pytania dodatkowego panią poseł Annę Schmidt-Rudziewicz. Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo, ja chcę dołączyć się do postulatu, podtrzymać postulat kolegów parlamentarzystów z Podkarpacia odnośnie wzięcia pod uwagę właśnie aspektu dalszego funkcjonowania Izby w Przemyślu, w kontekście, o którym mówił mój przedmówca, pan poseł Andrzej Matusiewicz, właśnie w kontekście zrównoważonego rozwoju. Izba zatrudnia 1225 funkcjonariuszy, 59 pracowników służby celnej i 25 pracowników obsługi. To ogromna rzesza ludzi i w kontekście tego, że Przemyśl jest byłym miastem wojewódzkim, w kontekście tego, że mówimy właśnie o zrównoważonym rozwoju, chcę zwrócić uwagę, że oczywiście rozumiemy jako parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości ideę reformy wprowadzenia Krajowej Administracji Sądowej, uszczelnienia, usystematyzowania pracy tej struktury i pewnej centralizacji. Natomiast chcemy też zadbać o rozwój tych małych miejscowości, szczególnie w kontekście transgranicznego położenia i niepokojów, jakie mają miejsce u naszego wschodniego sąsiada na Ukrainie. Dziękuję. Dziękuję pani poseł. Pana ministra proszę o udzielenie odpowiedzi. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. No to jak już powiedziałem, przy organizowaniu nowej struktury będą wzięte pod uwagę wszystkie te okoliczności, o których państwo mówicie, ale przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę zadania, które aktualnie są wykonywane i będą nadal wykonywane, więc ta struktura zostanie dopasowana w tej nowej postaci do obowiązków, które należy wykonywać w przyszłej strukturze. Tak więc cały potencjał, który w tej chwili się znajduje, zostanie w pełni wykorzystany. Natomiast kwestia, czy Izba Celna pozostanie w sensie nazwy i struktury organizacyjnej tak samo jak w tej chwili, no to już z samych przepisów wynika, że po prostu ona, sama nazwa ulegnie zmianie ze względu na konsolidację, czyli w to miejsce, tak jak powiedziałem, powstanie Izba Administracji Skarbowej. No jest to kwestia nazewnictwa, natomiast jeśli chodzi o same zadania i potencjał, to na pewno zostanie wykorzystane tak, jak to ma miejsce w tej chwili. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu ministrowi.